Cześć, z tej strony Zeusz, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której to Cloud9 raszuje bombsite A bezpośrednio domkiem oraz midem, wykorzystując swój agresywny styl gry. Automatik idzie second midem i rzuca molo na boilerowe schody, przeciwdziałające zdobyciu jakiejkolwiek informacji na drugim środku. W momencie, gdy znajduje się przy schodach, przestaje biec i idzie, nie robiąc hałasu, na balkon, gdzie łapie kontakt z CT, nie spodziewającym się tak szybkiej gry terrorystów. Następnie zeskakuje on na shorta, gdzie zdobywa kolejnego fraga i czyści cały bombsite A. Rush jest tak zwanym cieniem automatika. Jego rola jest tradowanie ewentualnego jego zabójcy. Udaje się również do absów, jednak skupia się bardziej na picie. Tarik rzuca flesza na mida w celu oślepienia ewentualnie wcelowanego snajpera, bądź też sforsowania zawodników CT do rzucenia smoke'a na mida. W momencie, gdy smoke ten ląduje, sam ustawia się do odcięcia wizji na longu. Następnie flashuje sobie smoke'a CT i wyjeżdża po flashu z Stewiego, celowując się w longa. Zabijając tego zawodnika, wie, że long musi być czysty, dlatego przechodzi przez smoke'a i opanowuje od razu konektor oraz resp CT. Kolejnym zawodnikiem jest Skadoodle, który w tej taktyce posiada bombę. Wskakuje on na balkonik, zajmuje absy wraz z pozostałą dwójką zawodników. Następnie po flashu z tyłu jego wychyla na shorta i wchodzi na bombsite A. Stewie to zawodnik, który miał za zadanie wywrzeć presję na bananie, rzucając mołotowa na taksówkę oraz sfreszować ewentualnie zawodników CT, którzy by mieli wybiec właśnie na nią. Następnie ustawia się na smoka rzuconego na mały pijak bombsite'u A i flesza na mida, blindującego osoby na shorcie, bądź też przed znajdującym się CT przed smokiem na longu. Biega od razu za Tarikiem w celu ewentualnego refraga. W tej rundzie Cloud9 idealnie trafiło na kontrę przeciwko zawodnikom CT. Zawodnicy FaZe zdecydowali się na potrojenie mida i po prostu utrzymanie go jak najmocniej, jednak odpuścili oni domek i przez to zostali bardzo skarceni. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli lubicie mój content, polubcie mój fanpage, zasubskrybujcie kanał i do usłyszenia przy następnym nagraniu. Cześć!